Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem on miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Jak, kochani, zauważyliście, jest kolorowo. I ten hymn, bo był to hymn Światowych Dni Młodzieży, które już w przyszłym roku będą u nas w Krakowie.
rozpoczął tą myśl spotkania się z młodymi święty Jan Paweł II. Dzisiaj obchodzimy Dzień Papieski, Dzień Patrona Rodzin. I ta msza święta, jak dobrze wiecie, jest mszą, kiedy jako rodziny przychodzicie tutaj do ołtarza Pańskiego. I dzisiaj zobaczcie na te dzieci, które po tych całych warsztatach, po tym wszystkim, co udało nam się tutaj zorganizować, przychodzą i uczą się wielbić Pana Boga, swojego Ojca w niebie, tak jak potrafią. Tak jak potrafią, swoją radością, swoim zaangażowaniem. I dzisiaj za to w sposób szczególny dziękujmy Bogu. Tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, papieski dzień, modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, zwłaszcza te tutaj obecne, was, kochani rodzice, o to, by wasze dzieci rosły w wierze i miłości ku Bogu, swojemu Ojcu. Natomiast ja owoce tej najświętszej ofiary sprawuję w piękny jubileusz 40-lecia ślubu Marii Tadeusza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. A teraz stańmy w pokorze przed Bogiem i uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzonym w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzonym w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzonym w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste. Chwała na wysokości, chwała jedynemu Bogu. Chwała na wysokości, chwała, a ludziom pokój. Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości, chwała jedynemu Bogu, chwała na wysokości, chwała, a ludziom pokój, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Bogu.
módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz wzlekał. Bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Nasyć nas, o świcie, Twoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość w sam za dni Twego ucisku, za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać ratunek. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus wybrał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go:
Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. On mu rzekł, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zapraszam wszystkie dzieci, jakie tylko są w kościele, tutaj do przodu. Zobaczmy, jaka w nas jest siła i moc. No, widzicie, od razu jest nas. No, bo naklejki znikają w trybie zaskakującym i przynajmniej widać, że was jest, zobaczcie, od razu widać siłę. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj trochę tak będzie długo, ale musimy się starać jakoś to wszystko pogodzić, bo dlaczego? Bo jesteśmy razem, jesteśmy uśmiechnięci. Powiedzcie mi, czy ktoś wie, co jest na pustyni? Piasek. No piasek, dobrze. A jaka jest temperatura? Ciepło, zimno? Ciepło. Gorąco. I co się buduje, tak, co się wrzuca wiaderko w taką dziurę i się wyciąga w... Studnia. Dobrze, studnia. A tutaj kto jest na tym obrazku? Papież. Jak ma na imię? Jan Paweł II. Święty Jan Paweł II. I on kiedyś opowiadał dzieciom taką historię o studni. Uwaga, musicie się skupić, a zwłaszcza rodzice, bo to jest bardzo ciekawa historia. Jan Paweł II, święty papież, kiedyś opowiadał dzieciom taką historię, że była sobie na pustyni studnia i przy tej studni siedział taki starzec z taką brodą, oparty o kamyk i tak sobie siedział i patrzył na tą studnię. I do tej studni przyszły trzy matki. Jedna mama, druga mama, trzecia mama. No i przychodzą i wiecie, wodę to się tak często, znaczy to tak długo się wyciąga. I wiecie co? Jedna mama mówi tak. I mój synek, bo rozmawiały jak to wasze mamy, rozmawiają o was, o swoich dzieciach, cieszą się. No i te mamy też przy tej studni się spotkały i rozmawiały właśnie o swoich dzieciach. Akurat każda z tych mam miała jednego syna. No i pierwsza mama mówi tak. Mój synek to tak pięknie śpiewa jak słowik. Po prostu no już tak cudownie, że ja mogłabym go słuchać godzinami. No dobrze. Druga mama mówi tak, a mój synek, to jak on zrobi fikołki, to przez długość tego, znaczy wtedy nie kościoła, ale na tej pustyni, to po prostu jeden, drugi, trzeci, czwarty i następne, nie? No super. No i stała trzecia mama. No i one tak pytają, a twój syn co robi? Co jest twój, no czym jest najlepszy, słuchajcie? No, ta mama mówi, no mój syn w sumie no nie śpiewa jak słowik, no atletą też nie jest, ale wiem, że zawsze mogę na niego liczyć, że jak coś go poproszę, to zawsze jest. No ale taki w sumie to no, na tle waszych synów to nie jest może jakiś wyjątkowy. I uwaga. I każda z mam napełniła swoje wiaderko z wodą. Może najpierw jakiegoś mężczyznę poproszę. Przytrzymasz? Ciężkie? Nie. A dla kogo to jest? Dziewczynka. Ciężkie? Trochę. A jakbyś miał iść 100 kilometrów? Z dwoma takimi butelkami mi i 100 kilometrów? Byłoby trochę ciężko. O właśnie, ja tą odpowiedź czekałem. Dobra, uwaga. Czy jakbyście mieli z tym do Krakowa, tam gdzie będą Światowe Dni Młodzieży, to byłoby wam ciężko. I uwaga. I teraz tak. Jedna mama, ta tutaj co stała,
Wzięła ten baniak z wodą i patrzy, idzie jej synek, który śpiewał pięknie jak słowik. No i przyszedł ten synek i tańczy wokół niej i śpiewa. No i faktycznie śpiew miał piękny. No ale poszli razem. Mama niesie tą wodę i synek szybko o niej śpiewał. Druga mama również wzięła baniak z wodą i idzie, a ten synek skacze wokół niej, fikołki robi i wszystko, co możliwe, ale też idzie, idą do domu, a on wokół niej biega. I przyszedł trzeci syn. Mama nawet nie zdążyła podnieść tego baniaka na swoje ramiona. Wziął syn i poszedł z mamą do domu. Dziękuję ci bardzo. I słuchajcie, stał ten mędrzec oparty o kamień i przyszły do nich te matki i mówią, przecież to wszystko widziałeś, który z naszych synów jest najlepszy? A wiecie, co odpowiedział stary mędrzec? Trzeci, który pomógł. A on powiedział w jednym zdaniu, ja widziałem tutaj jednego syna. To dla rodziców, bo dzieci wiedzą, kto był synem prawdziwym. I często w naszym życiu jest tak, że my posyłamy nasze dzieci na wszystko, co możliwe, co świat proponuje, a zapominamy o tych podstawowych wartościach. Dzisiaj jest Dzień Papieski, dzień, kiedy patron Jan Paweł II jest patronem rodzin. Nie zapominajmy o tym, że Kościół też wiara. My tworzymy Kościół i te dzieci mogą być szczęśliwe nie dlatego, że dostaną naklejkę na koniec mszy świętej, ale dlatego, że mogą być razem. I przez te dwa dni warsztatów, wiecie, ile my odkryliśmy w tych dzieciach radości? Nie przy jakichś tam laleczkach, przy różnych rzeczach, ale że oni razem ze sobą potrafią się bawić, potrafią coś wyklejać, tworzyć. Są bardzo twórcze, ambitni. Dlatego starajcie się, kochani rodzice, patrzeć pod kątem waszych dzieci to, co jest najlepsze, żeby oni mieli kontakt ze sobą. A dzisiaj jeszcze chciałbym, bo jest tu z nami zespół z Łodzi, żebyście jak najdłużej byli tutaj przy ołtarzu, tak? Bo oni wam zaproponują pewne pieśni, zaraz po mszy świętej też parę rzeczy wam pokażą, dobrze? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, zapaloną świecę, znak światła i miłości. Ogień przypomina nam, że powołaniem chrześcijańskim jest kochać, bo tylko miłość daje wzrost, buduje i tworzy. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, symbol Światowych Dni Młodzieży. Niech przypomina nam o Dniu Młodych w Krakowie, abyśmy to spotkanie przyczyniło do skorzenia i zbudowania na Chrystusie młodzieży z całego świata. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, flagę papieską. Dziękujemy Ci, Panie, za życie, pontyfikat i całe nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, wino i wodę. Chrystus jest winnym krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje i domaga się także wierności. Dziel nam tego daru, abyśmy entuzjazmem naszego życia ukazali piękno i godność każdego powołania. Przynosimy przed Twój ołtarz
owoc już wypieczonego chleba, hostia, dar z którego za chwilę będziemy spożywali i którym będziemy się karmili. Spraw, Panie, abyśmy potrafili być jak ta hostia, zwykli, prości, zawsze jednakowi. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego, mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Chodźcie do nas, kochane dzieci, chodźcie tutaj do przodu. Święty, święty, nauczymy się Pan czegoś pokazywać. Bóg zastępów, pełne jest niebo i ziemia Twej chwały. Święty, chodźcie, święty, chodźcie, śmiało. Pan Bóg zastępów, pełne jest niebo i ziemia Twej chwały. Hosanna, hosanna, hosanna. Lewa rączka, prawa i podnosimy do góry, tak? Pięknie, super, jeszcze wyżej. Błogosławiony, który idzie w imię Twoje, Panie. Hosanna, hosanna, hosanna. Na wysokości, hosanna, 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 na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uklęknijmy. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Drogie dzieci, już teraz przychodzimy tutaj, klękamy cichutko i patrzymy na Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Myśmy poznali i uwierzyli miłości Boga ku nam. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu. Kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w nim, bo Bóg miłością jest. Bóg jest miłością, Bóg
jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Nie lękaj się miłości, bo Bóg miłością jest, a doskonała miłość usuwa wszelki lęk. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Bóg pierwszy ukochał nas, bo Bóg miłością jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Myśmy poznali i uwierzyli miłości Boga ku nam. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu. Kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w nim, bo Bóg miłością jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Drodzy rodzice, zapraszamy was teraz do tego, żeby wspólnie z dziećmi ucieszyć się z przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca. Zapraszamy was, żeby powstać i wykonamy, wspólnie zaśpiewamy taką bardzo prostą pieśń. Część dzieci, takich mniejszych, ma flagi, druga część dzieci będzie śpiewała, a jeszcze są przy ołtarzu takie dzieci, które mogą sobie tutaj wziąć taki malutki instrument i wspólnie razem możecie sobie sięgnąć, tutaj na ziemi leżą takie małe instrumenty, możecie sobie sięgnąć tutaj taki instrument i razem wszyscy, rodzice pomogą nam śpiewać. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochał, bo On pierwszy ukochał. Sercem kocham. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochał, bo On pierwszy ukochał mnie. Czy dzieci kochają Jezusa? Tak, kochamy Jezusa. A dlaczego kochacie Jezusa? On pierwszy ukochał nas. Sercem kocham Jezusa. Pokazujemy, kochani. Sercem kocham Jezusa. Zawsze będę Go kochał,
bo On pierwszy ukochał. Sercem kocham, sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochał, bo On pierwszy ukochał mnie. Czy dorośli kochają Jezusa? Słyszymy? Tak, kochamy Jezusa. Słyszycie swoich rodziców? Chyba głośniej muszą. Dlaczego kochacie Jezusa? On pierwszy ukochał nas. O, tak na pół gwizdka. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa. Zawsze będę Go kochał, bo On pierwszy ukochał mnie. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa. Zawsze będę Go kochał, bo On pierwszy ukochał mnie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To należy się głównie podziękowanie Panu Bogu. To, co dla nas ludzkie było nieosiągalne, to, z czym się musieliśmy zmierzyć, żeby tutaj mogła zagościć wspólnota mocni w duchu, dla Boga nie było niemożliwe. Są z nami i chcemy też podziękować. Święty Jan Paweł II powtarzał: Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie. Kiedy ludzi przybliża do zbawczego zdroju miłosierdzia. Wspólnota mocni w duchu postarała się jak najbardziej Wam, kochane dzieci, przybliżyć Światowe Dni Młodzieży. Wy nie możecie być, jesteście za mali, ale stanęli na wysokości tak ogromnego swojego zadania, że próbowali w prosty sposób, plastyczny, taneczny, muzyczny i wokalny, przybliżyć Wam to miłosierdzie. Bardzo dziękuję. Tutaj wytypowano mnie, może powiem tak. Dziękujemy Izie, Ani, Agnieszce, Lucynce, Iwonie, Marlenie, Ewelinie, Kasi, Magdzie, Michałowi, Mateuszowi. Chcę powiedzieć, że w warsztatach wzięło udział prawie 100 dzieci. Nie licząc oczywiście młodzieży, która brała udział wczoraj wieczorem, która wielbiła Boga, która po prostu była przy samym Bogu, przy samym Jezusie, w centrum. Przeżyli to na pewno mocno, tym bardziej, że się przygotowują do sakramentu bierzmowania, żeby ten Duch Święty w życiu ich prowadził. Ale chcę również powiedzieć, że te warsztaty by się nie odbyły, gdyby nie, tak jak ksiądz Łukasz kiedyś powiedział, dwa płuca, które ze sobą współpracują. Szkoła i parafia. Dziękujemy księdzu proboszczowi, księdzu kanonikowi Maciejowi Wyzujakowi, księdzu Łukaszowi Poczekajowi Wikariuszowi, pani dyrektor Urszuli Twardowskiej i Małgorzacie Mizernej oraz Radzie Rodziców, która cały czas też nas wspierała, która cały czas z nami była, która podejmowała różne decyzje, żeby tutaj wspólnota mocni duchu mogła zagościć. Te dwa płuca współpracują ze sobą, działają i za to Bogu niech będą dzięki. Ale tak jak Filip Bosman powiedział, ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły, a ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i prowadzą, i proponują nam swoją przyjaźń i pomoc. Te ręce pracowały przez te dwa dni. Dziękuję pani Danusi, która w kuchni gościła i obsługiwała
mimo swoich po prostu obowiązków, naszą wspólnotę. Dziękujemy Dance, Ani, Renacie, Dagmarze, pani Joli, która jej ręce podawały obiad wam. Mimo swoich obowiązków znalazła ten czas i przybyła. Dziękujemy panu Darkowi za zdjęcia, które mimo wczorajszych warsztatów całodniowych starał się to uwiecznić i pokazać. Dziękujemy telewizji OK 24, że jest z nami. Panu Kościelnemu, który też do późnych godzin nocnych był razem z nami, był razem z młodzieżą i czuwał. Więc za to wszystko Bogu niech będą dzięki. Myślę, że się należą ogromne brawa dla Pana Boga za to wszystko, co dla nas zrobił. Kochani, jak wiecie, ja często za długo mówię, ale ja już nie będę powtarzał, bo to wszystko jest piękne, ale właśnie gdyby nie pani Emilia, pani katechetka, w której też miałem wiele takiego Bożego daru pomocy, współpracy i zaangażowania, to nasze dzieci pewnie by mogły siedzieć w tą sobotę w domu i się nudzić, a spędziły ten czas bardzo pięknie. Dziękujemy za zaangażowanie, pani Emilio. Również siostrze Lucynie dziękujemy za wszystkie dobro z jej strony. Bóg zapłać, siostro. A jeśli chodzi pani dyrektor ze szkoły podstawowej numer 7, o tych dwóch płucach, ja myślę, że cały czas będziemy współpracować, bo mamy wiele pomysłów. Dzieci są bardzo inteligentne, zdolne i warto to wykorzystywać. I wy, drodzy rodzice, też powierzajcie te dzieci na różne rzeczy, nie tylko jiu-jitsu i inne, ale właśnie to, co też wasze dzieci umacnia w wierze i ubogaca, bo to jest wasz skarb. Inwestujcie w to, byście zawsze mieli swoje dzieci blisko Pana Boga, a będziecie z nich bardzo radośni i dumni. Chwała Panu. Przepraszam, siostro, za pominięcie, ale mimo że sobie zrobiłam ściągę na kartce, żeby nie zapomnieć nikogo wymienić, bardzo przepraszam, bo siostra tutaj daje taki power muzyczny i zachęca zawsze dzieci do śpiewu wspólnego, więc bardzo przepraszam jeszcze. Spokojnie. Dobrze. Kochani, wiem, że dzisiaj było trochę dłużej, ale raz nie zawsze, dwa nie często. Jeszcze po mszy świętej mocni w duchu wykonają dwa utwory dla dzieci. Proszę, zostańcie jeszcze te 7 minut, a teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo na cały przychodzący tydzień. Niech wam Pan błogosławi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie. Chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu Jezus. Chodźcie, mnie. Chodźcie, można po nich bawić się, tak? Zapraszamy. Chodzi nas ku niebu, chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu Jezus mnie. Rozumie, prowadzi nas ku niebu, o. Wielka burza łódź szarpała, uczniowie przerażeni, ratuj Panie, boski niemy, a Jezus spał. Kiedy wstał, rozkazał wichrom i wszystko się zmieniło. I ucichło na jego głos, chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu Jezus mnie, rozumie, prowadzi nas ku niebu, chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu Jezus mnie, rozumie, prowadzi nas ku niebu, o. Wielki tłum chciał słuchać Pana, uczniowie pomyśleli, ludzie głodni są od rana, a Jezus wstał. Wystarczyło bardzo mało, 5 chlebów i 2 rybki nakarmili rzeszę całą. Na jego głos
chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu Jezus mnie. Rozumie, prowadzi nas ku niebu, chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu Jezus mnie. Rozumie, prowadzi... Chodzić po wodzie. Chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu Jezus mnie. Rozumie, prowadzi nas ku niebu, chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu Jezus mnie. Rozumie, prowadzi nas ku niebu. Kochane dzieci, teraz mamy takie szczególne zadanie dla was, zanim zaśpiewamy piosenkę kolejną, a wy weźmiecie instrumenty, żeby pobiec do swojej mamy albo do poczekajcie, jeszcze instrumentów nie bierzemy, tylko żeby pobiec do swojej mamy albo do swojego taty, przytulić się i powiedzieć: bardzo ci dziękuję, że dzisiaj tu ze mną przyszedłeś. Naprawdę, jestem bardzo zadowolony, dziękuję ci z całego serca. Jakie jest zadanie? Żeby pobiec do mamy albo do taty i powiedzieć co? Że dziękuję ci, że ze mną tu przyszedłeś. Tak jest, bo moglibyśmy być w galerii gdzieś tam, a jesteśmy w kościele, przy źródle naszej miłości, przy Panu Bogu. Dziękuję ci, tato, dziękuję ci, mamo, że mnie tu prowadziłeś, że jesteś ze mną. Dobrze, jak nam się już udało podziękować, to teraz dzieci, które miały wziąć największe flagi, to ustawiają się w całym kościele z flagami. Niektóre dzieci biorą instrumenty i jeszcze najmłodsza grupa staje tutaj, bo zaśpiewa razem z nami. Błogosławieni, to znaczy szczęśliwi, jesteśmy szczęśliwi. Błogosławieni, 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 ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, ale uśmiechamy się, kochani. Błogosławieni to szczęśliwi. Kąciki ust do góry. Błogosławieni, uśmiechamy się. Błogosławieni, błogosławieni. I klaszczamy. Błogosławieni, błogosławieni. Błogosławieni, błogosławieni cisi, albowiem oni, kto ma dwie rączki, klaszczemy. Błogosławieni, sprawiedliwi, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, i rączki do góry. Błogosławieni, błogosławieni. Błogosławieni, 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 błogosławieni miłosierni, albowiem oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oglądać będą. Błogosławieni, 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 błogosławieni.
moje mrówy. Teraz słówko Panu Jezusowi. Potem jeszcze kto będzie chciał naklejeczkę, też odbierze sobie i do rodziców, i do domu na dobry obiad, nie? Będzie obiad dzisiaj? Ja sądzę, że rodzice coś tam przygotują. No koniecznie. Dobrze, słówko Jezusowi. Jezu, dzieci, przyjacielu, niech Cię wielbi cały świat. Teraz mamy iść do domu, pobłogosław Jezu nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. OK24 TV. Wszędzie, gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.